Cześć, dzisiaj Region Fakty pyta się, skąd bierze się odzież używana i gdzie się ją produkuje? Nigdzie. Ona jest po prostu skupywana z jakiegoś punktu odbiorowego odzieży. Co? No, odzież używaną. Tam, gdzie normalną. Czyli gdzie, w fabrykach? Tak? W Rumpeksie. Tak? No, to jest fabryka? No raczej to nie jest fabryka. To tam się, co, można... Gdzie się produkuje ją? Skąd ona się bierze? No ja właśnie inżynierem właśnie. No tam, gdzie tą zwykłą, tylko że używana już była noszona. Tak? No tak. Aha, no to dzięki. Odzież używaną, no to jest w tym dużo sprzeczności w tym pytaniu. Odzież używaną. No to skąd bierze się odzież używana w sklepach? Odzież używana się bierze z oryginalnej, z pierwotnej produkcji. No bo nie inaczej, no. Tak to wygląda. Dokładnie. No, ale to jest takie podchwytliwe pytanie i dlatego ja od razu zrozumiałem, o co chodzi. Co w ogóle to za pytanie? Dobra, no łatwe pytanie. No, pytanie normalne. Co? Weronika. Nie mam pojęcia. No nie produkuje się odzież używanej. Nie? Nie no. A skąd się ona bierze? Sprowadza się. A skąd się ją sprowadza? Ludzie wyrzucają. A my ściągamy. Kraj absurdów. Jak gdzie się produkuje? Wszędzie. Ale gdzie wszędzie? No, w Polsce, w Anglii. No a skąd się bierze ta odzież używana? No, to jest kupione. No, nową kurtkę pan kupuje. Zużyje. Nie chce już chodzić. Wyrzuca do kontenera. I zbierają ludzie, którzy mają transport. Zbierają. Część powinna iść na dary dla ubogich, a część po prostu idzie do sprzedania. W tej samej fabryce co normalną. Ale to co, jest jakaś osobna taśma? Taśmą są ludzie. A dlaczego? Bo ludzie ją używają i potem drudzy ludzie ją używają i ona jest wtedy dawana do sklepu i ci ludzie jeszcze płacą za to, że ją używają. Gratulacje. Mogę zjeść frytkę? Może. Dzięki.